Wiesz, enduro. Oni sobie dojeżdżają. To jest MRF-a? Moje. 120 RC, to jest twoja. Tu jest Darka, a to jest twój kład. Aha. Jaka pojemność? 400. 400, Suzuka. To już wyjeżdża mi tutaj. Ja raz, przejedziesz się tym Chińczykiem? No, przejadę się. Zobaczysz, jak to jedzie, co? No. Ja bo do Żyda? Nie, nie. Bo na moje potrzeby starczy. No. Dał cienkiemu się przejechać? No. Dobra. Cienki, chcesz się przejechać Chińczykiem? Nie, ja już na dzisiaj nie starczy. A nie, bo on się wyglebi, wiesz, bo już ściągnął te. Jak w krótkich jest, to zaraz gleba i porysowany. Jestem cały to... Nie, poczekaj. Pierwsza jazda. Pierwsza jazda. Nówka jeszcze nie ten? No nie śmigana. Dała przyczepa nowe chyba. No. O, uważajcie. Czekaj, może wrzućmy ten. Nie, już ma cały wnik. No zostało cię. Dzień przed gwarancji na nowy. Boże, to ja takie stare moje budy. Jak się nazywa ten Chińczyk? Kajo. Kajo. Jarek, chcesz się przyjechać? Tym. Kajo. To też pierwsza jazda? No, 250. Ja się pierwszy przejadę. Nara. O, ty będziesz upalał, bo tyle tego paliwa wziąłeś? Co? Cienki projekt czarny. Co? To można dać taki tytuł odcinka. Cienki zrył zrytego moto. To będzie taki zawiły temat, kurwa. Nikt tego nie zrozumie. Gdzie jest cienki to najlepsze? Ale wiesz co? Kurwa, cienki przyjeżdża do Ostrowi, kurna. Dave zatar pitbike'a, Jarek kurna zatar KTM'a. Cienki zatar KTM'a. Kiedyś tak było. To dobrze, że nie przyjechałeś crossem, bo nie byłoby odcinka fajnego, no. Profesjonalne najazdy, widzę. Co? Profesjonalne najazdy. No, bo wiesz co, mam jeden, a dokładnie nie mieliśmy, nie? Aha. No. Czekaj, przytrzymam. Ale jak załóżmy, idzie równo? Idzie równo, no. Czekaj. A ty wolisz co, okłada czy motor? Wiesz? Petarda, nowe opony. Słuchaj, to jest 2007 rok. To są od oryginału. Kupiłem mu nowe od nowości. Na początku nie jeździł, teraz jeździ. Aha, no to dobrze. No szkoda, że wcześniej nie przyjechaliście. Wiesz co, wyjechaliśmy 2 godziny później. No. A potem żeśmy pobłądzili, nie? Naprawdę, to 3 godziny jechałem. No ja 2,5. Nie, to wrzuca. Dźwięk ma zajebisty, powiem wam, jak na Chińczyka. Przejadę go na pisara. Zobaczymy na kółko, czy to pójdzie. Oj, słabo idzie na kółko. Na kółko słabo. Pójdzie, ale
I co teraz? A teraz też akumulator jakiś ma odzew. Może go teraz nagadamy radę. Co, no może? No. Czekaj teraz. Ale tak w ogóle gada fajnie, ci powiem, odpycha się też. Jedziesz, dla mnie, to wiesz, ja na kolanie jeżdżę, to nie mu to wystarczy. Tak. Jarek dwójkę wbij. Mam. No. Dawaj. Dawaj. On ma dużą kompresję, wiesz? On ma dużą kompresję i dlatego... Sorry, nie chciałem go zgasić. Trzymałem go, ale wiesz... Może jeszcze raz go szybko pociągnę. No dawaj. Będzie jeszcze akut trochę trudny. No. Ale maszynka, zabawka fajna. Nie zepsułeś. Zepsułem. A jak to gada? Fajnie, nie? Nieźle. Maciek już chce się za Kawasaki zamienić. Tak? Trzeba będzie trochę mu dopłacić, bo i tak chłop stratny. Buty dołożymy tego pisara. Nie, mówi tak. Jaki motocykl? No. Dawaj, Patryk. Ale na koło nie chce iść, wiesz? Może z dwójki, dwójkę chciałem wbić, ale no zgadz, nie? Mamy do podwodu. To teraz jadę, nie? Coś z tym rozrywnikiem chyba. Nie, to niejako było, wiesz? Nie, on już, już gada ten akumulator, ale... Pstryka. Słuchaj. No. Jak będziesz tam jechał po piasku, no, to dwójeczka i sobie po prostu tylko gaz sobie trzymaj i trzymaj nogami motocykl. Patrz, ja ci pokażę jak. Patrz. Nogi tak? No. I automatycznie tak, to trzymasz kolanami. I się odchylasz do tyłu na wyprostowanych nogach. I nie zginasz, nie? Linkę. Dawaj. Linka z 24MX. Cześć, nara. Jedziesz. A weź ty. Najwyższy bieg. Dobrze, Roland, że ci całej prawdy nie powiedziała, że to tak daleko i że to taka droga słaba. Nie powiedziałeś wszystkiego? Nie, powiedział najpierw z zanurzanym Ciechanu. Dojeżdżałem do Ciechanowa, no, jeszcze 40 km. Chwila, moment, ścigami, nie? Wiesz co, wszędzie są te ograniczenia prędkości. Najgorzej, bo wiesz, jak trasę w miarę, to te wioski, no, zabudowane, tu zabudowane, zakręty. Nie skończyło takie zapierdzielanie. No. Chuj, nie tylko dzisiaj zdjęcie mogą przysłać. To jeszcze raz, Jaras, trzymaj się. I nie zapomnij ten, jakiś teren wymyśleć. Nara. Co
co się dzieje z tym kimś. Popsułem go? Nara. Ile kosztuje taki kajos? Ile kosztuje taki? 8 tysięcy. I raz chyba super. No hej.